Gabinet Numizmatyka to miejsce, które oczaruje pasjonatów historii i starych monet. Medal w złocie to gratka dla numizmatyków. Unikatowy, XIX-wieczny medal wybity w złocie, jedyny egzemplarz na świecie, przedstawia Franciszka Jana Smolkę, polskiego prawnika, polityka i działacza społecznego z Galicji. Medal został wybity w 1888 roku na pamiątkę 40-lecia prezesury Franciszka Smolki w Sejmie Krajowym. Denar Chrobrego. Bolesław Chrobry wybił aż 17 typów srebrnych denarów. Za najstarsze uznano denary z przedstawieniem strzały na jednej stronie i krzyża bizantyjskiego na drugiej. Do dziś zachowały się tylko 3 egzemplarze tych monet. W Centrum Pieniądza NBP zobaczysz oryginalny egzemplarz innego, nieco młodszego denara. 100 dukatów Zygmunta III Wazy to najdroższa moneta wybita w polskiej mennicy, obecnie warta co najmniej 5 milionów złotych. W Centrum Pieniądza NBP można zobaczyć wybite w 1807 roku tym samym stemplem srebrne 4 talary Zygmunta III Wazy. Dzięki temu można sobie wyobrazić, jak wyglądała moneta ze złota.